Bardzo proszę, kolejne pytanie. Jeśli mogę, ja powtórzę to pytanie. Ile ma pan głosów w nowym Sejmie i skąd to przekonanie, że 194 to jest więcej niż 230? Panie redaktorze, ale ja rozumiem, panie że pan redaktorze... być może chciałby usłyszeć to, co by pan chciał w TVN-ie po sobie powtórzyć, ale jak pan chce posłuchać odpowiedzi, to niech pan zacytuje to w całości, tak jak zostało pokazane. Jeżeli ma pan jeszcze jakieś pytanie, to bardzo proszę. Dobrze, zadam inne pytanie w takim razie o deficyt budżetowy. Dokument przesłany do Brukseli wskazuje, że na koniec tego roku prognoza deficytu to 194 miliardy złotych, to jest o 100 miliardów więcej niż wskazywała prognoza w budżecie. To jest też znacznie więcej niż w najgorszym pod tym względem roku 2020, gdy podczas pandemii było to 167 miliardów złotych. Proszę powiedzieć, z jakiego powodu, co takiego się stało, że ten deficyt jest o 100 miliardów złotych większy niż planowany? Zobaczcie państwo, jak TVN niesamowicie potrafi manipulować faktami. Wiedzą doskonale, przynajmniej w redakcji tej ekonomicznej na 100%, że deficyt budżetowy to jest jedna sprawa, a tak zwany deficyt finansów publicznych to jest coś zupełnie innego. I w momencie, kiedy się nowelizuje ustawę budżetową, odnosi się do deficytu budżetowego. Panie redaktorze, czy panu nie wstyd? Bo pan chyba nie rozróżnia tych pojęć ekonomicznych. Rozróżnia pan te dwa pojęcia? Ale proszę powiedzieć różnica tak uczciwie. Między... Rozróżnia pan, czy został pan zmanipulowany, czy pan próbuje? W dokumencie przesłanym do Brukseli, panie redaktorze, deficyt czy sektora rozróżnia publicznego, pan te pojęcia? Różnica czy... między wydatkami i przychodami. 100... Panie redaktorze, mam taką prośbę. Jakby pan podał definicję państwo, jest... deficytu budżetowego i deficytu sektora finansów publicznych, to będzie łatwiej nam czy dyskutować. A ja chciałem zapytać tego, o dokument przesłany. Czy pan redaktor zdaje sobie z tego sprawę, bo szanowni państwo, myślę, że w większości tak, że deficyt budżetowy we wszystkich latach poprzednich był zupełnie inną wielkością niż deficyt finansów publicznych? Pytam o różnicę, o 100 miliardów złotych wskazaną w dokumencie. Proszę wyjaśnić w takim razie, skąd ta różnica. Rozkaz ze swojej redakcji i musi po raz trzeci powtórzyć. Panie redaktorze, deficyt budżetowy obejmuje dochody, wydatki budżetu. Deficyt sektora finansów publicznych, który pokazujemy w ramach tak zwanego general government, obejmuje również samorządy, obejmuje Narodowy tak, Fundusz 30 Zdrowia, miliardów obejmuje samorządy. Wiele innych parametrów, również Funduszu dokładnie Ubezpieczeń tak. Społecznych. Czy wszystko pan, to jest opisane w tym dokumencie. Pan da radę, pan da odpowiedzi, czy pan będzie komentował tylko? Powstrzymuję się przed komentarzem no wielokrotnie, chce... kiedy nie. Odnosi się pan bezpośrednio do mojej redakcji i do mnie. Zadałem panie redaktorze, jasne pytanie panie redaktorze, można odpowiedzieć? Bo pan, zachęcam też do zajrzenia na konferencję 30-minutową albo na dłuższą pana premiera o całym sektorze finansów publicznych. Zachęcam, żeby TVN zacytował fragmenty z tego, bo tam po kolei każda z tych rzeczy była opowiedziana. Pan TVN nie zacytuje tego. Nawet nie zapytał na konferencji wtedy o nic. A właśnie wtedy nie było żadnego pytania wtedy, TVN-u. Szanowni państwo, jak parę widzimy, dni temu w Brukseli, stan nie w Warszawie. Publicznych wszystkim rodakom, pokazywaliśmy bardzo dokładnie wszystko, to była redakcja TVN, nie zadali ani jednego pytania dotyczącego deficytu budżetowego, sektora finansów publicznych, długu publicznego. Pokazywaliśmy wszystko bardzo dokładnie, ale jakoś nie mieli pytania w tej kwestii. Czy chce pan, żebym cytował teraz ekonomistów, jeśli odwołuje się... Panie redaktorze, czy ma pan jeszcze jakieś pytanie, czy nie? Tak, to bardzo proszę o zadanie do redakcji, pytania. Nie odpowiada na pytanie z tego powodu, z jakiej redakcji pochodzi nie, to ale pytanie. Ale panie redaktorze, to właśnie problem jest taki, że pan chce uzyskać odpowiedź, która nie ma pokrycia w rzeczywistości. W związku z tym, jak pan uzyskuje odpowiedź, która pana nie satysfakcjonuje, no to oczywiście pan może być z tego niezadowolony. Natomiast fakty dotyczące sytuacji budżetowej zostały publicznie podane na ponad pół godziny konferencji. I stacja TVN nie miała wtedy żadnego pytania w tym zakresie. A jeżeli pan ma jeszcze jakiekolwiek inne pytanie, to bardzo proszę o zadanie jego pytania. Ciągle nie uzyskałem odpowiedzi na moje pytanie. Dokument przesłany do Komisji Europejskiej. Dlaczego ta liczba wzrosła tak znacznie? Panie redaktorze, jeżeli ma pan szanowni jakiekolwiek państwo, inne pytanie, to bardzo ja proszę. Ja jeszcze raz odpowiem, może pan redaktor teraz zrozumie. Pan redaktor albo nie zdaje sobie sprawy, albo świadomie próbuje wprowadzić telewidzów TVN w błąd. Otóż deficyt budżetowy, czyli budżet państwa, nie obejmuje takich wielkości, takich obszarów, jak Fundusz Ubezpieczeń Społecznych, Fundusz Chorobowy, Fundusz związany z Narodowym Funduszem Zdrowia, NFZ. Nie obejmuje również tak potężnej sumy, jak kwestia samorządów. Natomiast zgodnie z metodologią europejską i taką, którą stosują zresztą wszystkie instytucje finansowe oceniające stan stabilności finansów publicznych, o tym też za sekundkę jeszcze coś powiem,
pokazywaliśmy, jak wygląda deficyt budżetowy oraz ta większa część, czyli deficyt finansów publicznych. Więc pytanie zadane w taki sposób jest pytaniem niewłaściwym, jest pytaniem z tezą, jest pytaniem tendencyjnym. A o tej stabilności makroekonomicznej to chciałbym Państwu ze szczególną radością powiedzieć, że w dokumentach Komisji Europejskiej, czyli instytucji, która no, nieszczególnie stara się jakoś sprzyjać naszemu rządowi, Polska pokazana była jako kraj o jednej z najwyższych stabilności makroekonomicznych. Tam było wiele parametrów, dług publiczny, deficyt budżetowy, deficyt całego sektora finansów publicznych właśnie. Wszystkie elementy zostały wzięte pod uwagę i Polska świeciła się w ogromnej większości kratek na zielono, jak to się mówi, czyli mieliśmy pełną stabilność makroekonomiczną. Czy ma pan jeszcze jakieś pytanie? Tak, ja zarzuca mi pan błąd, wprowadzenie widzów w błąd. Panie redaktorze, proszę o pytanie, bo to nie jest debata, tylko pytania. Bardzo proszę, bo za panem stoi 5 innych dziennikarzy. Tak, proszę pozwolić, że odniosę się do tego zarzutu. Nie, niech pan zada pytanie kolejne. Mówi bardzo pan... proszę. Panie redaktorze, który jest w tej tabelce. Ale panie redaktorze, zapisane, nie jesteśmy w studiu TVN, tylko na konferencji prasowej. Samorząd to 18 miliardów złotych. Więc niebywałe. Sprowadza pan wszystko do jednego błędu, czy do tej tabelki, że 18 Szanowni miliardów Państwo, jest osobno. Ja pytam o kwotę globalną, tego dlaczego też jest tak duże. Na pewno nie pokażę, ale powiem tak. Jest bardzo duża szansa, że Polska będzie miała mniejszy deficyt budżetowy niż ten, który założyliśmy w nowelizacji. Tego też na pewno TVN nie puści. Założyliśmy 92 miliardy złotych w nowelizacji budżetowej. Wszystko jest do sprawdzenia. Oni wam tego nie pokażą. Ani w Onecie, ani w TVN, ani w Wirtualnej Polsce. A wszystko można bardzo dobrze sprawdzić. Założyliśmy 92 miliardy i będzie niższy prawdopodobnie deficyt, ponieważ dochody idą lepiej, dochody spływają do budżetu lepiej, niż założyliśmy wcześniej, a więc no, podwójnie panu redaktorowi nie udało się tutaj znaleźć dziury w całym.